Maryjo, przychodzą dzisiaj do Ciebie animatorzy Ruchu Rodzin Nazaretańskich na swoim dniu skupienia dorocznym. Większość łączy się duchowo, ale nauczyliśmy się trwać w Twojej duchowej obecności. Może dzisiaj jest czas, żeby jeszcze głębiej odkryć to, że jesteś przy nas wszędzie. I animatorzy pragną odnowić swój akt oddania, oddania się Tobie na wyłączną służbę Kościołowi. Przyjmij to oddanie. Ono będzie złożone na ręce księdza biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchu Rodzin Nazaretańskich, który jest z nami tu obecny, a przez jego osobę, która reprezentuje i polskich biskupów, i cały Kościół, chcemy dziękować za to, że nasz ruch jest pod tak szczególną opieką Kościoła, który tak bardzo troszczy się, szczególnie ostatnio, o wszystkie nasze sprawy, o nasz rozwój, nasze funkcjonowanie, o nasze materiały formacyjne, o naszą duchowość. Maryjo, pokorna służebnico Pańska, Ty w całkowitym zaufaniu i posłuszeństwie wiary powiedziałaś fiat wobec niepojętych planów Ojca Niebieskiego. My, animatorzy Ruchu Rodzin Nazaretańskich, obecni w tej kaplicy i łączący się duchowo z tym miejscem w tak wielu zakątkach naszej Ojczyzny, przychodzimy do Ciebie, aby wobec księdza biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchu Rodzin Nazaretańskich, odnowić nasze oddanie się Tobie na wyłączną służbę Kościołowi, świadomi naszych słabości i ograniczeń, a zarazem ufnie przyzywający mocy Bożej. Pragniemy przez Twoje ręce stać się narzędziami Ducha Świętego w dziele nowej ewangelizacji, która zwłaszcza dziś jest tak bardzo potrzebna Polsce i całemu światu. Ja powiadam imię i nazwisko, ponawiam wobec Boga w Trójcy Jedynego, w obecności księdza biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, akt oddania się Maryi na wyłączną służbę Kościołowi. Świadomy mojej wolności i godności dziecka Bożego, równocześnie głęboko przeświadczony o mojej duchowej nędzy, pragnę w postawie ubogiego w duchu żebraka ewangelicznego żyć na wzór świętego Jana Apostoła w komunii z Maryją. Ufam, że to ona będzie żyła we mnie i za mnie na obraz i podobieństwo swego Syna, posłusznego woli Ojca aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Wierzę, że w ten sposób ostatecznie już nie ja będę żył, ale Chrystus we mnie, za mnie i przeze mnie. Niech Pan Bóg swoim dobrym spojrzeniem ogarnie teraz nasze serca. Niech Jezus Chrystus zwycięski, zmartwychwstały, oświeci nas swoim światłem. Duch Święty niech nas napełni. I niech błogosławi nas Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.